Cześć, zaczynująca. Witam Was w kolejnym odcinku Wszystko o koniach. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, co trzeba wiedzieć, kiedy jedzie się na konną przejażdżkę. Ale chodzi mi tu ogólnie o przejażdżkę konną w terenie. Tak. Czyli dzisiaj porozmawiam o tym, co może być szkodliwe dla konia, czyli na przykład jakie niebezpieczeństwa mogą się zdarzyć jak jedziemy na przejażdżkę w teren oraz na przykład jakie rośliny są szkodliwe dla naszego ulubieńca, kiedy jedziemy właśnie na przejażdżkę. Oczywiście, no to będą wszystkie potrzebne informacje, które powinniście wiedzieć, jak jedziecie na konną przejażdżkę w teren. No, w ramach tła jest z nami dzisiaj klacz kuca szetlandzkiego Calypso, Nani Ola. Klacz Haflinger ze Schleich 2017 Amber i na niej siedzi Jessica. I jeszcze stoi tutaj Luna, Clutchire i wszystkie konie oczywiście są ze Schleicha. Ale to wiecie, to jest tylko takie tło, więc przechodzimy już do dzisiejszego tematu. Jazda ujeżdżenie ma sprawę przyjemność, a skoki przez przeszkody są pasjonujące, jednak dla wielu najprzyjemniejsze są przejażdżki konne w terenie. Wszyscy jeźdźcy uwielbiają przejażdżki konne przy pięknej pogodzie i w towarzystwie przyjaciół. Jednak muszą być spełnione pewne warunki. Jeźdźcy muszą siedzieć pewnie w siodle, a konie być zrelaksowane. Oprócz tego należy znać najważniejsze zasady jazdy w terenie. Czy w lesie można jeździć konno? Jeżeli chcesz odbywać przejażdżki konne w terenie, musisz znać obowiązujące przepisy. Jazda konna w lesie w Polsce jest dopuszczana tylko szlakami wyznaczonymi przez nadleśniczego. Drogi te muszą być odpowiednio oznakowane. Podstawowym znakiem jest biały kwadrat z umieszczonym w środku kółkiem w kolorze pomarańczowym. Szlak podstawowy. Zielonym, niebieskim lub czarnym szlak łącznikowy. Gdy wymaga tego sytuacja, na przykład roboty leśne albo zagrożenie pożarowe, leśniczy może zakazać wstępu do lasu, a więc także jazdy konnej. Takie miejsca zwykle są wyraźnie oznaczone, a nawet ogrodzone. Które konie nadają się do przejażdżek? Prawie wszystkie, pod warunkiem, że mają zrównoważony temperament. Jako uczeń szkoły jeździeckiej powinieneś się dowiedzieć przed pierwszą przejażdżką, że twój koń jest spokojny i przyzwyczajony do ruchu ulicznego. Skubanie zabronione. Oprócz smacznych gałązek i pysznej trawy w lesie rosną rośliny, które są trujące dla konia. Na ogół koń instynktownie ich unika, jednak w ferworze przejażdżki może skubnąć jakieś niestrawne ziele. Poproś rodziców, żeby na najbliższym spacerze pokazać ci najważniejsze rośliny trujące, żebyś wiedział, jak one wyglądają. Najlepiej, jeśli podczas przejażdżki w ogóle nie pozwolisz koniami skubać czegokolwiek. Wtedy nie zje niczego trującego, a po przejażdżce nagrodę podkreślisz soczystymi marchewkami. I tutaj mamy właśnie wymienione, jakie rośliny mogą być złe dla koni, czyli na przykład trujące. Bukszpan, zimowit jesienny, naparstnica, orlica pospolita, złotokap i karczeniec. Te rośliny są właśnie trujące dla konia. To trzeba umieć, żeby pojechać na konną przejażdżkę. Kto chce się wybrać na konną przejażdżkę, powinien przede wszystkim pewnie siedzieć w siodle przy wszystkich rodzajach chodu. Jazda szybkim galopem powinna mu sprawiać przyjemność. Oprócz tego powinien mieć dobrą kondycję fizyczną, żeby nie tracić oddechu. Nie wolno też zapominać o włożeniu kasku ochronnego i kamizelki bezpieczeństwa. Pierwsza przejażdżka powinna mieć równą wstępie. Jeżeli czujesz się trochę niepewnie, poproś rodzica albo przyjaciela, żeby towarzyszył ci na piechotę i w niebezpiecznych miejscach poprowadził konia za wodze. Zsiadanie z konia podczas pierwszej przejażdżki nie jest żadną hańbą, na przykład na stromej drodze. W ruchu ulicznym musisz jednak jechać po prawej stronie. Samotnie czy w grupie. Nigdy nie wypuszczaj się na konną przejażdżkę samotnie. Konie są zwierzętami stadnymi i w grupie czują się pewnie. Podczas pierwszej przejażdżki powinno się wybierać miejsce w ośrodku grupy, żeby z tyłu znajdowali się doświadczeni jeźdźcy. Poza tym jazda w grupie po prostu jest przyjemniejsza. A może zabawicie
może zabawicie pochody na koniach. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na terenie? Biało-czerwona taśma na drzewie, żółty skafander na horyzoncie, krowy na łące, konie mogą się wszystkiego przestraszyć. Bądź przygotowany na to, że czasem zrobią uskok do przodu lub w bok. W lesie można spotkać wędrowców pieszych albo jedących na rowerach górskich. Uważaj na to, żeby twój koń dostrzegł ich w porę. Jeżeli spotkasz spacerowiczów, przejeżdżaj obok nich stępem. Niekiedy nie reagują oni nerwowo na konia. Nie da się wtedy wyprowadzić z równowagi, nie sprzeczaj się z nimi. Przypuszczalnie boją się oni konia. Oczywiście musisz mieć dobry widok na drogę, którą chcesz jechać. Także potem by móc w porę zauważyć zwisające konary, wstające pnie i tym podobne. Tak. Trochę krótki dzisiaj będzie ten odcinek, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że dostarczyłam wam dosyć ciekawych informacji dotyczących jazdy w terenie. Oczywiście postaram się, oczywiście jak zwykle na końcu są zdjęcia i postaram się tam wrzucić zdjęcia tych roślin, które są trujące dla konia. Także uważajcie podczas przejażdżki na to, co wasz koń może zjeść. Najlepiej w ogóle mu nie pozwalać skubać, ponieważ ja kiedyś miałam taką sytuację na przejażdżce w terenie, że mój koń, na którym siedziałam, cały czas skubał trawę. Tam nie było nic trującego, także nie mógł się zatruć czymś, ale po prostu cały czas skubał trawę. Ja próbowałam go, wiecie, wodzami podnosić, żeby poniósł głowę i nie jadł niczego, żeby nie skubał. Ale nie mogłam i ona, bo to była klacz, chciała cały czas skubać i aż mi stanęła dęba. Ale nie martwcie się, wtedy nie spadłam, po prostu się zdenerwowała, ale na szczęście nie spadłam. Także najlepiej starajcie się tak ruszać wozami, żeby wasz koń poniósł głowę, cały czas miał głowę do góry i niczego nie skubał. No. Ale to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się on podobał, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!